bądź w Centrum Sportu. 89 FM. Magazyn siatkarski w Centrum Sportu. Witają serdecznie Andrzej Blachaczek przed mikrofonem i Robert Szwajca po drugiej stronie szyby. Dzisiejsza audycja o inauguracji rozgrywek Tauron Ligi Siatkówki Kobiet, o Lidze Mistrzyń, a gościem audycji jest trener naszego zespołu rzeszowskich Rysic, czyli deweloperu Skyres Rzeszów, Bartłomiej Dąbrowski. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Panie trenerze, no z utęsknieniem czekał pan na treningi, na sparingi i teraz widzę już ten wielki uśmiech, bo wielkimi krokami zbliżają się mecze o stawkę. Tak jest, ale z utęsknieniem też czekałem na redaktora Smole, ale się tutaj zdezerterował, bardzo mi przykro, ale życzymy zdrowia przede wszystkim. Życzymy zdrowia, tak, życzymy zdrowia, no, choroba nie wybiera. Uspokajamy wszystkich słuchaczy, to nie jest ta choroba, która ma koronę w nazwie, więc wszystko pod kontrolą i sytuacja, miejmy nadzieję, w ciągu najbliższych dni wróci do normy. Serdecznie Boguś pozdrawiamy. Tak jest, pozdrawiamy. Z tego studia i następnym razem to już w pełnym komplecie postaramy się o siatkówce porozmawiać. Jeśli jesteśmy przy pozdrowieniach, no to ja muszę tutaj zrobić też ucieczkę w drugą stronę. Muszę i panią Paulinę, i pana Marka serdecznie pozdrowić, którzy nas z kolei pozdrawiali podczas transmisji online, która była prowadzona ze spotkania deweloperu z Legionowią. Dodali, że trener Bartłomiej Dąbrowski chodzi do swojego ulubionego radia i przez następne dni po powrocie z tego radia jest niezmiernie zadowolony, więc w tej wersji się trzymamy, że również ten dzień dzisiejszy da taki power na następne dni treningowe. Tak, ale tak jest faktycznie. Myślę, że współpraca między nami się układa bardzo dobrze i zawsze jest fajnie merytorycznie i o sporcie, także możemy pogadać. Ja jestem gadułą, więc wiecie o tym, także cieszę się, że jest miejsce, w którym mogę się wygadać na spokojnie. A wracając do odpowiedzi na pytanie, no nie ukrywajmy, że ten czas pandemiczny to praktycznie minęło 5 miesięcy od ostatniego meczu do pierwszego tego z Legionowem, tutaj sparingowego. Czas trudny, bo jednak z dnia na dzień ten rytm życia się totalnie zmienił. Z takiego intensywnego, zabieganego troszeczkę, gdzie tego czasu było bardzo mało, na bardzo spokojny i faktycznie było to trudne, aczkolwiek ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że z perspektywy tych 4 miesięcy od rozpoczęcia przygotowań i 5 od rozpoczęcia grania, to no mnie osobiście ten czas się przydał, bo to jednak był moment na to, żeby się zastanowić nad paroma rzeczami, kilka rzeczy przemyśleć, takich swoich i zawodowych i życiowych, kilka rzeczy zrobić, na które się nie miało czasu wcześniej, także ten czas z mojej perspektywy był potrzebny i tak jak mówię, ja cieszę się, bo wróciłem z taką pełnią energii, naładowanymi bateriami, ale też z pasją i że tak powiem, z chęcią wygrywania, także to najważniejsze. No cieszę się bardzo, że wróciliśmy, że miejmy nadzieję, że wygra sport z wirusem, bo też no, musimy zrobić wszystko, żeby nie stać się zakładnikami tego wirusa, bo jednak i dziennikarze, i kibice, i sportowcy, i trenerzy, no brakuje nam tych emocji, nie ma dwóch zdania. Sam oprócz tego, że jestem trenerem, to jestem też kibicem i siedząc w domu oczywiście było bardzo miło przypomnieć sobie Mistrzostwa Świata z 2006 roku, gdzie reprezentacja zdobywała srebrny medal i inne piękne mecze, ale jednak no, to już było dawno temu i czasy szkolne i teraz no, fajnie jest wrócić, cieszę się, że sport wraca, cieszę się, że siatkówka wraca i miejmy nadzieję, że tak zostanie. To ja bardzo cieszę się, że z takim optymizmem zaczynamy dzisiejszą audycję, bo było wiele niepewności, było trochę rozgoryczenia, bo najpierw przerwanie ligi i fakt, największy sukces zespołu, bo srebrny medal Mistrzostw Polski, ale z drugiej strony apetyt był naprawdę na złoto i to było widać po twojej minie, po minie Stefana, po dziewczynach, że tam był taki power i wy bardzo mocno wierzyliście w złoty medal. Trzeba było zadowolić się srebrem, co jednak niczego nie ujmuje, bo tak jak mówię, to jest największy do tej pory sukces w historii zespołu. Potem była wielka niepewność, czyli liga w ogóle wystartuje, jeśli tak, to kiedy, że może będą mecze bez publiczności, może to w ogóle w jakiś kameralny sposób będzie ogrywane turniejami weekendowymi. Tam było mnóstwo pomysłów. Teraz wiemy, że planowane jest normalne rozpoczęcie ligi z obostrzeniami, z rygorami, ale zacznie to przypominać powoli, powoli widowisko siatkarskie. No tak, i myślę, że to jest najistotniejsze w tym momencie, bo faktycznie tych koncepcji było bardzo wiele, też no jednak jedna wielka niewiadoma, bo oprócz tego, że jest to nasza przede wszystkim ogromna pasja, sport, siatkówka, to jest to też nasza praca i
też jakby my musieliśmy sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli liga nie wystartuje, no to my z dnia na dzień, jeśli mogę tak to powiedzieć, zostaniemy bez pracy. Natomiast no ja jestem optymistą, także jakby wierzyłem w to, że i państwo polskie, i też osoby zarządzające ligą jakby znajdą jakieś wyjście z sytuacji i cieszę się, że tak się stało. Oczywiście, no jakby nie chciałbym już za bardzo wracać do ubiegłego sezonu, dlatego że staram się patrzeć do przodu, a nie do tyłu, dlatego że tak, ja nie żyję wspomnieniami, mówiąc szczerze, bo to zawsze trochę cofa w rozwoju, my musimy myśleć o tym, co przed nami. Oczywiście, że było jakieś tam ułamek rozgoryczenia, bo ten apetyt na złoty medal był bardzo duży. Niemniej jednak wydaje mi się, że w całej tej trudnej sytuacji jakby sprawiedliwe było to, jak się ta liga zakończyła. Chemik był jakby w przeciągu całej rundy zasadniczej zespołem najlepszym. My możemy mieć również pretensje do siebie, bo gdybyśmy jednego seta mniej stracili chociażby z zespołem z Legionowa, to ten punkt byśmy nadrobili, czy też gdybyśmy nie przegrali 3-0 na Podpromiu z Chemikiem. Także musimy też patrzeć jakby na siebie w tym wszystkim. No i trudno, natomiast mówię, patrzę do przodu i jest nowy sezon, nowe możliwości do tego, żeby wygrywać i spróbujemy to zrobić. No jest taka stara zasada sportowa, takie stare powiedzenie, że lepiej atakować niż bronić, więc to jest dobry punkt wyjścia, to wicemistrzostwo, to nawet obrona to będzie dużym sukcesem, bo zawsze trudno jest coś obronić. Atak na złoto i złoto w tym sezonie, no to będzie coś pięknego, to będzie zwieńczenie tych marzeń, tej pracy, która została wykonana w klubie w bardzo krótkim okresie czasu. Tak, to prawda. Natomiast też mnie tutaj państwo słuchacze znają i wy. Ja też nie jestem osobą, która patrzy na to, co się wydarzy za 8-9 miesięcy. Szczególnie w sytuacji, w której jesteśmy dzisiaj, gdzie tak naprawdę o wiele informacji dochodzi do nas z godziny na godzinę. Najważniejsze jest to, że tak jak powiedziałem, że ta liga ruszy. Myślenie o tym, o złotym medalu, o maju, o kwietniu, no to jest jeszcze jednak w tej sytuacji, w której jesteśmy, bardzo odległy czas. Dlatego ja wychodzę z założenia takiego i zawsze tak wychodziłem, że jakby nas interesuje ten najbliższy mecz, bo nie możemy mówić o tym, co będzie kiedyś, jak nie wygramy odpowiedniej ilości meczów, nie zakwalifikujemy się do play-offów, a jak się zakwalifikujemy, to musimy wygrać play-off, wygrać półfinał, żeby dopiero mówić o tym, żeby grać o złotym medalu, czyli ileś tych kroków jeszcze musimy zrobić i przejść, żeby się w tym finale znaleźć, choć nie będę też tutaj oszukiwał nikogo, bo ten złoty medal nam się marzy bardzo. W całej historii klubu my jesteśmy 3-krotnym medalistą Mistrzostw Polski. Mamy 2 brązowe medale, 1 srebrny. 3-krotnie byliśmy w finale Pucharu Polski, z tego 2 razy w ścisłym finale, ale niestety tych finałów nie wygrywaliśmy, dlatego chcielibyśmy w końcu, żeby Developers odniósł zwycięstwo i zapisał się w historii, bo no, taką bardzo fajną książkę kończę czytać od Diego Simeone, Mecz po meczu, gdzie powiedział, że finały trzeba wygrywać, bo no, historia pamięta tych, co wygrywają. No, ten, co był drugi, to pamiętają ci najwierniejsi kibice, ale jednak w historii zapisują się zwycięzcy i my chcemy się w tej historii zapisać. No to jest takie podejście systemu amerykańskiego, gdzie ceni się właśnie tych, którzy wygrywają finały, ceni się tych, którzy zdobywają złote medale. Po miesiącach, po latach nie pamięta się o tych, którzy mieli srebro, brąz i tak dalej. To jest ten właśnie system amerykański. Ty masz zwyciężać i za to jesteś doceniany, uwielbiany. Natomiast jak byłeś niżej, to walcz o swoje, walcz dalej. I tak kieruj swoim życiem, tak się motywuj, żebyś ten najwyższy cel osiągnął. I to jest właśnie fajne, co powiedziałeś. No to z takiego założenia wychodzę. No, zawsze, no, w całej chyba historii sportu, no, zwycięzca jest jeden. Szczególnie w piłce siatkowej, gdzie remisów nie ma. Medale są przyznawane złoty, srebrny i brązowy, no ale to ten złoty jest na najwyższym stopniu podium, więc ten złoty medalista. Także ja naprawdę wierzę w to, marzę o tym, że w końcu my na to najwyższy stopień podium wejdziemy, ale tak jak też mówię, no krok po kroku. Przede wszystkim ciężka, bardzo ciężka praca i realizacja tych małych kroczków, które są przed nami. Jeżeli je będziemy realizować, myślę, że droga jest otwarta.
Jeśli chodzi o te najważniejsze wydarzenia, to trzeba wspomnieć, że ten srebrny medal dał wam w tym roku udział w Lidze Mistrzyń. Jesteście w grupie A. To jeszcze, można powiedzieć, czas odległy, ta Liga Mistrzyń, ale o niej sobie w dzisiejszym programie również porozmawiamy. Start rozgrywek ligowych to już wrzesień, to 20 dzień września i pierwsza potyczka z Wrocławiem, czyli tutaj z utęsknieniem czekamy na ten debiut, na ten mecz o stawkę, bo mogliśmy oglądać sobie w międzyczasie sparingi. Były zresztą transmisje live na stronie Developressu, że kto interesuje się siatkówką, kto kocha zespół Developressu, to mógł sobie te spotkania sparingowe pooglądać, ale jednak potyczka o punkty to jest zupełnie inny wymiar, zupełnie inny ciężar gatunkowy. A kończąc wątek związany z tym zamieszaniem, to chciałbym jeszcze zaakcentować fakt, że no, mieliście panowie być dzisiaj razem, bo miał być z nami również Stefan Antiga. Zrobiło się zamieszanie z rozgrywaniem spotkania z chemikiem Police i tutaj myślę, że też parę słów informacji dla słuchaczy na ten temat wrzucimy. Wiemy, że po starcie rozgrywek ligowych, kiedy zobaczycie, z kim się mierzycie, jak wyglądają inne zespoły, to panowie przychodzicie razem, wtedy robimy pełną analizę i zresztą, panie trenerze, mam taką obietnicę, że następne spotkanie to jest z udziałem również Stefana Antigi. Tak, no tutaj chciałbym też wyjaśnić wszystkim państwu, że mieliśmy się pojawić wspólnie, natomiast tak naprawdę z godziny na godzinę, z dnia na dzień zmieniają się informacje, oczywiście są to informacje nieoficjalne, na temat rozgrywania Superpucharu Polski, który mieliśmy grać w piątek w Szamotułach z chemikiem Police. Pierwsza ta wersja jakby oficjalna to była taka, że ten mecz oczywiście się odbędzie, tak? W piątek. No to jest nasza rozmowa jeszcze z dnia wczorajszego, że tak, jest tak. Decyzja, gracie w piątek spotkanie o Superpuchar, mecz szalenie ważny, prestiżowy właśnie z chemikiem Police, no była szansa na to pierwsze mocne trofeum na inaugurację sezonu, potem informacja, że nie wiadomo, czy się odbędzie, prawda? Potem informacja, że się nie odbędzie, potem, że znowu, a może jednak się odbędzie i tak naprawdę do końca w tej chwili nie wiecie. Nie wiemy, także też czekamy jakby na oficjalną informację co do tego meczu. Ja mogę tylko dodać tutaj jakby z naszego klubu, że my się przygotowujemy do tego meczu, bo też, mówię, nie zostawiamy niczego przypadkowi i też nie chcielibyśmy się obudzić z ręką, sami państwo wiedzą gdzie, z dnia na dzień, także jakby my szykujemy się do tego, że ten mecz się odbędzie. Jeżeli się nie odbędzie, no to trudno, to będziemy po prostu myśleć, co robić dalej. Niemniej jednak w tej całej sytuacji, no my osobiście trzymamy kciuki za chemik Police, bo to no jest jednak zdrowie i zdrowie jest najważniejsze i miejmy nadzieję, że dziewczyny i sztab cały wróci jak najszybciej na halę, bo też jeżeli miałby się ten finał rozgrywać, to chcielibyśmy my jako przeciwnik chemika, żeby on się rozgrywał na zasadach fair play, a nie na zasadach takich, że chemik będzie po iluś tam dniach bez treningu, a my będziemy w pełnym treningu, bo jednak ja wychodzę z założenia, że fajnie jest być najlepszym wśród równych. Świetnie i pięknie powiedziane. To panie trenerze, gdyby ten mecz nie doszedł do skutku, to trochę czasu jest do tego 20 września. Czy jest tak zwany plan B, że chcielibyście jeszcze z kimś zagrać jakieś spotkanie, chociażby sparingowe, żeby popróbować równe rozwiązania? Czy to już zostanie po prostu budowanie formy? Wypracujecie sobie na wewnętrznych grach, na wewnętrznych treningach pewne modele i sprawdzicie to w rzeczywistości na meczu z Wrocławiem? To znaczy tych planów jest kilka. Powiedzmy na ten moment, na dzisiaj, jeżeli ten mecz miałby się nie odbyć, no to jest taki, że jakąś grę wewnętrzną zrobimy, po prostu w naszym zespole, czyli dwie szóstki i będziemy grać w ten sposób. Jest również koncepcja taka, że zaprosimy kogoś na sparing. Nie wiem, czy to będzie zespół z Polski, czy też z zagranicy, ale jest to o tyle trudne, nie mówię niemożliwe, bo też o tym myślimy, ale trudne, że jednak my... Nie chcę powiedzieć wymagamy, ale no postawiliśmy sobie jako zasadę, że zespół, który do nas przyjeżdża na sparing i również my, jeżeli jedziemy do kogoś na sparing, to przechodzimy testy na obecność koronawirusa. Z wiadomych też jednak przyczyn. No, tak jak powiedziałem, chcemy my jako klub zrobić wszystko, żeby ta liga wystartowała i zakończyła się normalnie. No jednym z takich rzeczy, które robimy, to są bardzo częste testy na koronawirusa. Nie tylko te wymazowe, ale również na antyciała i to klub jakby robi. I tego oczekuje klub również od zespołów, który do nas przyjeżdża. No i czy uda nam się to zorganizować? Tego nie jestem w tym momencie w stanie powiedzieć, bo możemy też mówić o planowaniu, jak będzie też oficjalna informacja ze strony, nie wiem, czy ligi, czy... No chyba ligi tak naprawdę, na temat meczu o Superpuchar.
i wtedy będziemy mogli coś więcej powiedzieć. Natomiast, tak jak mówię, koncepcji jest kilka. Oczywiście tam telefony pewne wykonaliśmy, już ruchy zrobiliśmy, ale tak jak mówię, że mówić o czymś oficjalnie, no to musimy znać najpierw oficjalną wersję tego najważniejszego, czy Super Puchar się odbędzie. No, ta liga może być szalona właśnie z takich powodów, że co jakiś czas może zdarzyć się spotkanie przełożone, odwołane, będą jakieś spotkania zaległe. Tego nie przewidzimy i tutaj nie ma co gdybać, co będzie. Po prostu czekamy na rozwój wydarzeń. Wiemy na ten moment, że liga 20 września startuje. Liga ma nowego sponsora tytularnego. Nie jest to Liga Siatkówki Kobiet. Teraz grupa Tauron to jest ten patron ligi, więc tutaj wydaje się, że prestiż tej ligi, promocja tej ligi pójdzie ostro do przodu, będzie więcej transmisji, więcej zamieszania medialnego, a to dobrze dla drużyny, dla sponsorów, dla przyciągania nowych osób do siatkówki kobiet, na zainteresowanie szersze mediów, więc ta Tauron Liga wydaje się, że to jest produkt, który zostaje od początku przygotowany w sposób bardzo fajny i ciekawy. Ale zanim o tej lidze i o Lidze Mistrzów porozmawiamy, no to teraz, Bartku, trzęsienie ziemi w Developresie. Sytuacja, o której mówiliśmy do niedawna w Asseco Resowi, bo tam standardem było co jakiś czas wymienianie wielu zawodników. No, jeśli popatrzymy, kto został, kto przyszedł, no to trzęsienie ziemi i przypuszczam, potwierdzisz albo zaprzeczysz, nie zawsze były to decyzje wychodzące z klubu, po prostu z częścią zawodniczek pewnie nie udało się dogadać, pewnie część zawodniczek sama zmieniła swoje plany, bo dostały jakieś tam oferty, albo z przyczyn życiowych czy osobistych postanowiły gdzieś tam w inne rejony świata wyjechać i no pewnie nie udało się wszystkich, których chcielibyście zatrzymać w tej drużynie mieć. No niestety tutaj muszę się wytłumaczyć też z moich słów, ponieważ pamiętam, że w ostatnim programie, jak miałem zaszczyt gościć, to mówiłem, że te zmiany będą kosmetyczne, przynajmniej taki był plan. Nie ukrywam, że jest to też w jakimś stopniu moje marzenie, nasze marzenie, że maksymalnie, jeżeli jest to konieczne, też nie lubię takiego słowa, to takie nieładne traktowanie ludzi, ale wymienić jakąś zawodniczkę, żeby to maksymalnie jedna... No nikt nie obrał się, zmieniamy słabsze ogniwa po to, żeby siła zespołu po prostu rosła. Tak, żeby to jakby maksymalna ta liczba to były dwie. Natomiast no też my musimy sobie wszyscy zdać sprawę z tego, że nie wszystko od nas zależy. Niestety, nie mówię tutaj o Developresie, ale ogólnie polska liga nie jest hegemonem finansowym, to po pierwsze. Po drugie, też jeżeli są zawodniczki, które mają propozycje z Włoch, nawet ze słabszego zespołu, który niekoniecznie musi grać w europejskich pucharach, to jednak rozważa kilka rzeczy, między innymi te życiowe, czyli miejsce, w którym ma grać, czyli pogodę, ludzi, oczywiście finansowe sprawy, jedzenie i tak dalej, bo Włochy to jest piękny kierunek, też się nie ma co oszukiwać. Na wakacje przecież również tam jeździmy z jakiegoś powodu. Jeżeli ktoś dostaje taką ofertę z najlepszej ligi na świecie chyba w tym momencie, to po prostu z niej korzysta i też jakby my nie możemy się na to obrażać. Natomiast tak jak w bardzo fajną konferencję, mówię, było dużo czasu przez te 4 miesiące, więc spoglądałem sporo konferencji takich trenerskich i właśnie Giovanni Guidetti mówił, że oni w Waki w Banku maksymalnie wymieniają dwie zawodniczki. Tylko też no, trzeba powiedzieć, że jest to Waki w Bank, który tak naprawdę trener Guidetti, tak się spodziewam, ma listę i po prostu mówi, że chce tą i tą zawodniczkę i ma po prostu, także no u nas to wygląda troszkę inaczej. Ja naszym słuchaczom, którzy niekoniecznie siedzą bardzo głęboko w siatkówce kobiet i generalnie w siatkówce, to podpowiem, że Liga Turecka, jeśli chodzi o siatkówkę kobiet, to jest po prostu ten najwyższy stopień fanatyzmu, najwyższy stopień zaangażowania. Tam nawet Liga Męska, jeśli chodzi o siatkówkę w Turcji, to jest daleko, daleko za siatkówką kobiet, a fanatyzm to jest porównywalny z tymi największymi klubami piłki nożnej w Turcji, bo po prostu to są kluby, które mają fanatycznych kibiców, wielką oglądalność i to są kluby z górnej półki. Tak, to prawda. I jakby też trzeba, to jeszcze dodatkowy był problem, no mianowicie ta sytuacja z koronawirusem jednak. Szczególnie jeżeli mówimy o siatkarkach zagranicznych. No bo tak jak w przypadku Natalii, która była spoza Europy, też dla niej była to jedna wielka niewiadoma. Po pierwsze, czy będzie mogła wrócić do domu,
Po drugie, jeżeli wróci do domu, to czy będzie mogła wrócić do Polski z powrotem? Tak. Także tych niewiadomych było naprawdę mnóstwo. No i też w takim przypadku jak Natalii, no też ciężko się dziwić, że dziewczyna no nie mogła też czekać z pewnymi decyzjami, ani my też nie mogliśmy czekać. My też musieliśmy budować zespół, tym bardziej też do końca nie wiedząc, co się wydarzy, bo to jednak były, mówię, znaków zapytania było bardzo dużo. I stąd między innymi część tych zmian, do części z tych zmian po prostu doszło. No i tutaj wejdę w słowo, panie trenerze, bo teraz porozmawiamy konkretnie o konkretnych pozycjach i zawodniczkach, ale jeśli popatrzymy na siłę ognia i ten pierwszy skład, no to można zaryzykować twierdzenie, że zdecydowanie więcej zawodniczek przyszło niż zostało. No chyba przyszło z tego, co kojarzę, 6, prawda? 6 czy 7? Już teraz na newralgiczne pozycje zawodniczki, tak, na których ma być opierana gra. Tak, natomiast ciężko mówić, wydaje mi się, tym bardziej, że byłeś na sparingach o pierwszej szóstce już, dlatego że naprawdę... No jest walka o miejsce w drużynie. Tak, dlatego że wydaje mi się, że tak udało się, znaczy udało się, no tak, no, też pracujemy nad tym, ale powiedzmy, że tak udało się dobrać ten zespół w tym roku i pod względem siatkarskim, i pod względem charakterologicznym, że naprawdę ja jestem bardzo, bardzo dumny z tych dziewczyn po 2 miesiącach pracy, dlatego że trzeba je siłą wyganiać z hali, tak naprawdę. Tutaj podam przykład właśnie sparingu z Legionowem, gdzie rozegraliśmy chyba 4 sety wtedy i zespół już było późną porą, zresztą ten mecz był grany i dziewczyny wszystkie zostały jeszcze na 30 minut, żeby potrenować i to nie z naszej jakby, z naszego przykazu, tylko same z siebie. Ostatnio również był rozruch przed meczem z Radomką dla chętnych i no 13 się pojawiło na rozruchu, także to też o czymś świadczy. I te dziewczyny naprawdę pracują bardzo, bardzo ciężko, bardzo dobrze. Jakość treningów jest na bardzo wysokim poziomie. Także tutaj jest jakby nasz kłopot bogactwa, bo obojętnie w jakim zestawieniu tak naprawdę nie gramy, to wygrywamy i gramy dobrze. I to jest najważniejsze. Także no każda dziewczyna puka do drzwi tej pierwszej szóstki, czy też siódemki, bo libero, prawda? Więc no nic, tylko się cieszyć z tego. To jeszcze jedno pytanie z cyklu pogdybania i takiego trochę wróżenia z fusów, ale trenerom zdaje się w zasadzie 2 pytania, albo inaczej, trenerzy opierają budowę, trening na takich 2 podejściach, że przede wszystkim nie pogorszyć jakości i siły zespołu, czyli jeśli jest wymiana, to pierwsze założenie główne jest takie, że nie możemy zrobić zmian, które obniżą nam jakość, obniżą nam poziom naszej gry, a bardzo dobrze, jeśli ta siła wzrośnie i ona już będzie lepsza. A jeśli ktoś zaczyna od tego właśnie niepogorszenia, to mówi, no dobra, w trakcie sezonu jesteśmy w stanie wiele rzeczy jeszcze wypracować, osiągnąć naszymi treningami, naszymi pomysłami, więc już jest dobrze, jeśli tej jakości nie pogorszymy. Ja wiem, że to jest przed startem ligi, przed pierwszymi meczami, ale po tych sparingach, po zachowaniu, to jest równie mocny zespół, to jest mocniejszy zespół od tego, który był? Zaryzykujmy jakieś twierdzenia. Powiem tak, to jest jedno z moich ulubionych pytań, dlatego że ja nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że ja nie lubię hierarchizować zespołu. Mhm. Uważam, że zespół, który osiąga wicemistrzostwo Polski w sezonie minionym, no to jest kapitalny, wspaniały zespół. I to były i są wspaniałe dziewczyny. W tym roku my, dobierając zawodniczki, staramy się przede wszystkim zwrócić uwagę na potencjał danej siatkarki. Bo oczywiście w jakimś określonym budżecie się poruszamy i tak dalej, natomiast jakby ten potencjał jest bardzo istotny. Wydaje mi się, że kilka przykładów, jeżeli nie kilkanaście, jesteśmy w stanie po minionym sezonie powiedzieć i już w tym sezonie, że jednak dziewczyny, które przychodzą do dewelopresu, robią postęp. I robią ten postęp bardzo szybko i robią ten postęp bardzo duży. W minionym sezonie możemy powiedzieć o Ali Franti chociażby, która przyszła do nas z Ligi Francuskiej, gdzie grała bardzo dobrze w tym sezonie, rozwinęła się również bardzo i od razu propozycję dostała z Ligi Włoskiej, z której skorzystała. To myślę o czymś świadczy. Możemy spojrzeć na Darię Przybyłę, możemy spojrzeć na Magdę Grabkę, które przyszły do nas dziewczyny z pierwszej ligi i w tym momencie są to siatkarki, które naprawdę stanowią również o sile tego zespołu i grają bardzo, bardzo, bardzo dobrze. To mówiąc szczerze, jest takie piękne dla trenera, gdzie mogłem te dziewczyny, mówię, oglądać na pierwszych treningach rok temu i oglądam je dziś. I to są naprawdę bardzo dużej klasy zawodniczki, siatkarki.
które myślę, że z powodzeniem również w innych klubach by się w polskiej lidze siatkówki odnalazły. Natomiast my nie zamierzamy ich oddawać, bo mówię, kapitalną pracę wykonują i z tego się powodu bardzo, bardzo cieszymy. To mówimy o pozycji przyjmującej i o libero. I to są dziewczyny, które też miałem okazję pooglądać w tych meczach sparingowych. Im jest ciężko w tym kwadracie wystać, bo one po prostu tymi nogami tak przebierają, one są tak głodne gry, że one tylko patrzą, kiedy trener kiwnie, że aha, teraz moja kolej, teraz ja wchodzę na boisko i ten ogień było widać. One dostały swoje szanse, nie grały generalnie, przynajmniej na tym spotkaniu z Radomą, które obserwowałem, nie grały od początku, ale co jakiś czas się mogły pojawić i pod koniec, kiedy już ten pojedynek zbieżał do finału, kiedy pojawiły się na parkiecie, no to był ogień od początku do końca. To walka o każdą piłkę, radość z każdego przyjęcia, radość z każdej podbitej piłki, no po prostu pięknie się obserwowało, że to nie było takiej właśnie niepokory, że ja za długo musiałam stać w tym kwadracie. Nie, tam było cały czas dogrzewanie, czekanie, kiedy wejdę, a jak weszły, to dały ogień. To prawda, a proszę sobie wyobrazić, o czym wspominałem, jak wygląda trening, kiedy gramy ustawienia 6-6 i praktycznie w 99% są one punktowane, także jest zwycięzca, jest pokonany i tutaj naprawdę jest bardzo, bardzo różnie, bo dziewczyny w cudzysłowie gryzą parkiet i, no, i walczą naprawdę, o swoje. Tak, jest ogień na treningu, przez co jakby poziom całego zespołu idzie bardzo mocno do góry, a my czasami, bo my oglądamy, tak jak kiedyś chyba wspominałem, nagrywamy każde treningi i też ten każdy trening oglądamy, więc niekiedy nam szczęki opadają, jak ten zespół się już prezentuje, a to jest dopiero początek pracy. No i super, no nic tylko się z tego cieszyć. Na pewno tym dziewczynom, które przyszły do nas z zewnątrz, prawda, jest troszeczkę trudniej, bo jednak widać różnicę, jeżeli chodzi o takie rozumienie filozofii i siatkówki większe tych dziewczyn, które jakby były z nami w minionym sezonie, ale jest to jakby normalna sytuacja i tak po prostu jest. Natomiast to rozumienie tych nowych dziewczyn jest z każdym dniem jest im coraz łatwiej i mówię, i ta praca wygląda bardzo dobrze. Jeżeli zaczęliśmy od Darii i od Magdy, to też warto dodać, że to jest taki wskaźnik, który pokazuje, jakim zaufaniem cieszy się klub, jakim zaufaniem cieszy się sztab szkoleniowy, bo one wiedzą, że walka akurat na tych pozycjach w ich przypadku będzie szalenie ciężka i nie chcę tu odpukiwać, że wejścia mogą zależeć od kontuzji, czy od jakichś tam złośliwych zbiegów okoliczności, ale tutaj przebicie się w takim gronie to może być w zasadzie wejście zadaniowe, wejścia w meczach o różną stawkę, ale walka ciężka, bo Daria ma Olek Szos, czyli osobę, która po prostu reprezentuje bardzo dużą klasę, jeśli chodzi o pozycję libero. Jeżeli mówimy o przyjęciu, no to tutaj w ogóle już walka do ostatniej kropli potu na parkiecie, żeby znaleźć swoje miejsce i uznanie w oczach trenera. Dziewczyny nigdy nie odpuszczą, bo w siatkówce kobiet to nawet jeśli okiem trenera ktoś jest lepszy i dostaje więcej szans, to ta druga zawodniczka ma odmienne zdanie i będzie chciała to udowodnić, że to jednak ja jestem lepsza, ja mam lepsze możliwości i ja wam udowodnię, że zagram na lepszym, wyższym poziomie. Więc ta walka pewnie do samego końca będzie. Na pewno tak, natomiast też nie chciałbym, no ale użyję tego sloganu trenerskiego, czyli że każda siatkarka jest istotna, ale taka jest prawda u nas w zespole, bo oczywiście każdy z państwa wie, że w siatkówce pierwsza szóstka liczy 6 zawodniczek plus 7 libero i inaczej nie będzie. I zawsze będzie ten, w cudzysłowie, pierwszy skład i ten rezerwowy. Natomiast tutaj fajne porównanie właśnie Oli i Darii, dlatego że Ola to jest klasa sama w sobie, Ola Krzos, bez dwóch zdań. I to jest siatkarka znana, bardzo dobrze, była reprezentantka Polski, kto wie, być może i przyszła nawet, bo przecież Ola jest cały czas w bardzo dobrej dyspozycji. Ale dzięki tym zaletom Oli, Daria tak wysoko poszła do góry, bo miała kogo gonić. A dzięki temu, że Daria teraz również chce grać i bardzo dobrze naciska na Olę, to dzięki temu Ola również musi dać z siebie bardzo dużo, czyli ten poziom sportowy idzie cały czas do góry i o to w sporcie zespołowym chodzi. Między innymi dzięki temu ten poziom sportowy się podnosi, że jeden ciągnie drugiego, a w pewnym momencie ten drugi naciska tego pierwszego i ten pierwszy musi uciekać. Także o to nam chodziło, tworząc ten zespół. I tak jest tak naprawdę na każdej pozycji. Obojętnie, gdzie byśmy się nie spojrzeli, to tak naprawdę jest. Więc no my jako trenerzy się z tego bardzo, bardzo cieszymy. Myślę, że zespół też, bo
Bo dziewczyny, tak jak z nimi rozmawiamy indywidualnie, one same czują postęp, który robią. I to jest najistotniejsze, bo czasami jest tak, że trener widzi te detale, które nie do końca czuje siatkarka, i to jest też normalne, ale jeżeli one same to czują i same to widzą, no to to jest najpiękniejsze w tym wszystkim i takie najbardziej satysfakcjonujące. Ja się cieszę i uśmiecham się po tych słowach, bo wiele rozmów analizujących zespoły siatkarskie pozycję libero przesuwa na koniec rozmowy, bo generalnie rozmawia się o tym, kto jest na ataku i kto będzie rozgrywający, potem analizuje się inne pozycje. My zaczynamy właśnie od libero i to jest też właśnie fajny przykład tej rywalizacji, tego podejścia i tej siły, która tworzy się w dewelopresie. Była Magda z przyjęcia, więc myślę, że teraz przejdziemy do przyjęcia. Kibice odetchnęli z wielką ulgą. Ja pamiętam pana profesora Johana Szypca, który grał w Asekoresowi i tutaj powtórzę słowo z naszej poprzedniej rozmowy. Pani profesor Jelena Blagojewicz. Nawet na tych sparingach, gdzie podejście było różne, ta motywacja była różna, no przyjemnie było popatrzeć na niektóre zagrania, które z lekkością, z łatwością prezentowała na boisku. I to bez względu na formę, w jakiej będzie, to jest chyba też ta siła, ten element dodatni dla zespołu, że to jest dziewczyna, która potrafi po prostu pociągnąć, przekazać swoje doświadczenie zawodniczkom, które są na boisku, a widać było, że cieszy się ogromną charyzmą i wielkim uznaniem również zawodniczek. No myślę, że tutaj o Jelenie to nie wiem, czy by nam programu starczyło, żebyśmy skończyli temat, bo Jelena już wydaje się, że jest, można powiedzieć, rzeszowianką nawet, bo wiem, że bardzo dobrze się czuje w Rzeszowie i faktycznie jest to postać prawie że historyczna dla tego klubu i bardzo, bardzo ważna, bez dwóch zdań. Pani profesor z całą pewnością, dwukrotna mistrzyni Europy, także no tutaj to CV jest tak bogate i tylko możemy być z tego powodu dumni i ja osobiście jako trener wolę mieć Jelenę po swojej stronie siatki niż po drugiej, więc cieszę się, że jest z nami i mam nadzieję, że tak zostanie jak najdłużej. Wielkie doświadczenie to na pewno też, to jest dziewczyna, która tym doświadczeniem lubi się dzielić. Ja sam dużo z nią rozmawiam, dużo ją pytam o różne rzeczy, bo ma wiele naprawdę bardzo fajnych spostrzeżeń, ma taki zmysł analityczny też, więc chyba też z tego co wiem, Jelena chciałaby zostać trenerem, to jest też jej marzenie i ma ku temu bardzo dobre papiery, Także fajnie, bo wokół siebie ma też młode zawodniczki na tej pozycji, którym i to doświadczenie jest bardzo potrzebne i takie wsparcie. Bo jednak jedna rzecz to jest oczywiście trener, ale też duże szczęście, jeżeli młode osoby, młode siatkarki mają wokół siebie taką osobę, jaką my akurat mamy, czy w postaci Jeleny, która je może wesprzeć nie tylko poza boiskiem, ale i na boisku. Jelenę doskonale znamy, to jest zresztą ulubienica rzeszowskich kibiców i tutaj bez dwóch zdań z utęsknieniem czekamy, kiedy będzie ją można zobaczyć w akcji. Ale teraz dla kibiców, którzy nie oglądali sparingu, którzy nie podglądali tego, co się dzieje, parę słów na temat Oli Lazi czy na temat Juliety Fidon-Leblé. No jeżeli chodzi o Alex Lazić, to jest to dziewczyna, która taką charakterystyką gry jest podobna do Ali Franti. Troszeczkę gra szybszą piłkę niż Ali. I też szukaliśmy takiej siatkarki, która będzie te warunki fizyczne miała bardzo dobre i tutaj Ali fantastycznie się w to wpisuje, bo ma niesamowity wyskok, myślę, że podobny jak Ali, albo nawet większy. Także to też może być taka liderka i siła ognia naszego zespołu. Oprócz tego dysponuje naprawdę fantastycznym blokiem i co też jest bardzo istotne, a mieliśmy troszkę problemów w minionym sezonie, szczególnie z zespołami, które przeciwko nam grały fasta, gdzie nie mogliśmy sobie do końca z tym zagraniem poradzić, to w tym roku i Alex Lazić i Julie Fidon-Leblé takim blokiem właśnie bardzo dobrym dysponują, co jest też ważne w kontekście treningu samego, prawda, bo jednak trzeba się naprawdę namęczyć, żeby ten blok sforsować. Także to bardzo cieszy. Plus coraz lepsza zagrywka Alex. To był jej taki problem na początku, natomiast teraz jest coraz lepiej. Plus wspaniały charakter, bo to też jest Szwedka, ale serbskiego pochodzenia, więc tak jak mamy na przykładzie chociażby Jeleny,
ten serbski charakter jest fantastyczny do sportu, bo to są dziewczyny, które dadzą się pokroić za zwycięstwo i bardzo, bardzo dobrze trenują, także napędza treningi bardzo, bardzo fajnie i też mówię, bardzo się cieszę, że jest u nas. Więc tutaj mamy to przyjęcie zanalizowane i wygląda, że ta siła ognia będzie. A jeszcze do Julii, tak? Właśnie. Tutaj nie powiedziałem o Juliet. No Juliet też znamy tak naprawdę od nas, z naszej ligi z minionego sezonu, z zespołu z Legionowa. To jest dziewczyna, która jest bardzo dobra technicznie, ręka świetnie ułożona, z bardzo dobrą zagrywką, z niezłym czytaniem gry, z bardzo dobrym przyjęciem zagrywki, także to jest też bardzo istotne. Także na tej pozycji będzie na pewno bardzo ciekawa i mocna rywalizacja, bo do tego dokładając Madzie Grabkę, która w tym sezonie gra bardzo mądrze, wykorzystuje te swoje umiejętności, które myślę nabyła w sezonie poprzednim, gdzie zaczyna grać bardziej troszkę technicznie, więcej używać kiwek, więcej grania z blokiem i naprawdę robi to świetnie, plus kapitalna obrona Magdy, świetna zagrywka, bardzo dobre też czytanie gry w bloku i ten blok również coraz lepszy, także mówię, jakość treningu z takim czwórką przyjmujących, no to jest ogromne bogactwo dla nas, dla trenerów i dla całego klubu. Jeśli przyjęcie, to oczywiście atak, bo to jest ta siła ognia zespołu, która decyduje, że zdobywa się te najwyższe cele, albo się ich nie zdobywa, więc teraz dwie atakujące. To tak, zaczynając od Kiera Van Ryk, Kanadyjka, to jest dzięki tutaj znajomości, czy też wiedzy Stefana z reprezentacji Kanady dziewczyna i też oglądaliśmy ją, chociaż tych momentów do oglądania jej w Bergamo nie było zbyt wiele, bo nie grała bardzo dużo, ale jakieś tam fragmenty owszem. Wiedzieliśmy, że to jest dziewczyna z wielkim potencjałem sportowym i cieszymy się, bo jest u nas i okazuje się, że mieliśmy rację. Siła ognia w ataku jest olbrzymia u tej dziewczyny, plus zagrywka z wyskoku, coraz lepiej gra w obronie, co też nie jest takie oczywiste, ale naprawdę gra coraz lepiej w obronie. Coraz lepiej się przystosowuje do tych systemów, którymi my chcemy grać, szczególnie w bloku i ten blok jest też coraz lepszy. Tak już wspominam, zagrywka z wyskoku, także też jakaś ciekawa odmiana, bo jednak nie każdy zespół ma możliwość trenować to codziennie, więc tak jest. Jest to kolejny bonus do naszych treningów. I też bardzo fajny charakter, bardzo pracowita dziewczyna, naprawdę. I tutaj myślę, że taka para jak Van Ryk, Rasińska to jest też olbrzymie bogactwo dla trenerów, dlatego że Ola przyszła do nas z Wrocławia, była najlepszą punktującą minionego sezonu. Wspaniały charakter również, bardzo pracowita dziewczyna, bardzo ambitna, z takim fajnym, jak ja lubię, troszeczkę szyderczym poczuciem humoru, co mnie akurat bardzo odpowiada i lubię z Olą żartować, ale też mówię, pracowitość bardzo duża i naprawdę na treningach ta rywalizacja na tej pozycji jest ogromna, bo jedna atakuje bardzo mocno, druga jeszcze mocniej i to cieszy to, że coraz lepsze są te dziewczyny technicznie, także to też jest dla nas plus i fajnie, bo ta rywalizacja jest bardzo otwarta. Bartku, środek. No tutaj chyba najwyższy środek w lidze. Mylę się, nie mylę się? Najwyższy i najlepszy. I najlepszy. Jest Gabi Polańska, która była u nas w tamtym roku. No nie mieliśmy okazji zbyt dużo i tak intensywnie, jakbyśmy chcieli ją oglądać. Z różnych zresztą powodów. No teraz to już wchodzi w tym wyjściowym składzie. A z boku widzimy albo Zuzannę Jefimienko-Botkowską, albo Anię Stęcel. Tutaj zacząłbym od Gabi, dlatego że ja Gabi znam już chyba 8 lat, bo współpracowaliśmy razem w Budowlanych Łódź i bardzo miło jest mi patrzeć na Gabrysię, dlatego że widzę, że ona z powrotem odnalazła miłość do siatkówki i taką pasję, której mi w ostatnich sezonach brakowało, ale to nie do końca jakby z jej winy, tylko po prostu też problemy zdrowotne, które Gabrysia miała, na pewno jej nie pomagały, natomiast teraz, tak jak ją widzę, uśmiechniętą każdego dnia, która czeka na każdy kolejny trening, która zrobiła też wielki postęp, proszę mi uwierzyć, u nas w zespole, gdzie blokuje coraz lepiej, naprawdę, i miło jest na to patrzeć, jak się Gabi obserwuje, jaką frajdę ma z blokowania, zagrywka na coraz wyższym również poziomie, a w ataku zawsze była niezła, także tutaj
jakby nie ma o czym dyskutować. I też ten charakter fantastyczny, bardzo pozytywna dziewczyna, uśmiechnięta, dużo pozytywnej energii dająca zespołowi, także ja się bardzo cieszę, bo mówię, znam ją bardzo długo i miło mi się po prostu robi na sercu, jak na nią patrzę u nas w zespole, kiedy ona jest po prostu uśmiechnięta, cieszy się, rywalizuje również, także ta pozycja jest również otwarta. Jeżeli chodzi o Zuzę, Zuzę też znamy bardzo dobrze, fantastyczny blog. Przepraszam, chyba, ale to nie koronawirus. Polać? Proszę polać czystą, tak jest. Także Zuza, fantastyczny blok, dobra zagrywka. Też taki element, na który nie każdy trenerzy zwracają uwagi, bo nie każdy trener uważa, że to jest jakby istotne w roli środkowej, czyli obrona, bo prawda, wchodzi zawodniczka środkowa do obrony tak naprawdę w jednym ustawieniu, jak wykonuje zagrywkę i wchodzi za nią libero. Natomiast też Zuza coraz lepiej broni, oglądając te sparingi, mówimy, kurczę, Zuza jest wszędzie, Zuza jest w obronie, każdą piłkę dotyka i bardzo dobrze. W ataku również robi swoją robotę, też uśmiechnięta dziewczyna, bardzo pozytywna, no i też jakość treningu dzięki niej jest bardzo duża. Jeżeli chodzi o Anię Stencel, to też szukaliśmy takiej siatkarki z bardzo, bardzo dobrym i szybkim fastem, czyli tym zagraniem z obejścia na jedną nogę. I znaleźliśmy taką, z tego powodu się bardzo cieszymy, bo Ania to też, mówię, jakość zespołu bardzo idzie do góry. Dzięki temu fastowi, plus blok coraz lepszy, bardzo dobra zagrywka, także plus młoda zawodniczka, także super. No i zostało nam rozegranie, doskonale znana i również lubiana w Rzeszowie Ania Kaczmar i Marta Krajewska. I Martę tutaj wrzuciłbym do tego worka pierwszego z naszej rozmowy, czyli do worka z Magdą i z Darią, bo obserwując jej zachowanie właśnie w kwadracie, to jest też dziewczyna, która cały czas czeka na moment, kiedy będzie mogła wejść, kiedy będzie mogła zagrać na boisku. I ona po prostu tylko tam kątem oka szukała trenera, czy będzie to spojrzenie, że to jest ten moment, to już teraz. I widać, że ta rywalizacja również na tej pozycji będzie. Czyli rozumiem, że zaczynamy od Marty. Marta to jest, tak jak zresztą każda dziewczyna, którą my bierzemy do zespołu, analizowaliśmy każde dotknięcie piłki przez Martę w minionym sezonie, w każdym elemencie. Doszliśmy do wniosku, że jest to dziewczyna z bardzo dużym potencjałem, który chcielibyśmy wykorzystać. Plus oczywiście, no ale to każdy chyba widzi, jak uśmiechnięta jest to dziewczyna, jak dużo pozytywnej energii jakby z taką swoją otoczką wnosi. Na pewno nie jest dla niej łatwy ten sezon, bo jednak po pierwsze jest to młoda siatkarka, po drugie zmieniła miejsce zamieszkania, co też nie jest takie proste, proszę mi wierzyć. Oprócz tego nowy trener, nowa filozofia, no wszystko nowe tak naprawdę dla tej młodej dziewczyny, także ona też musi się wykazać cierpliwością i ten czas jest dla niej bardzo potrzebny, żeby to wszystko sobie ułożyła w głowie. Z treningu na trening prezentuje się coraz lepiej, a prezentuje się naprawdę dobrze, proszę mi wierzyć. I fajnie, że mamy taką dziewczynę właśnie do rywalizacji z Anią, bo Ani to też zaraz przejdę, też mogę mówić w samych superlatywach. Ania fizycznie wygląda fantastycznie, proszę mi wierzyć, po tym okresie pandemicznym, jak przyjechała do klubu, wyglądała i wygląda bardzo, bardzo dobrze fizycznie. Gra bardzo dobrze również i jest taką fajną nauczycielką też dla Marty, bo one sporo też rozmawiają, dużo Ania udziela jej rad i to jest dla nas, jako dla trenerów też bardzo fajną rzeczą, że właśnie Ania się tym dzieli i to super. I też doświadczenie Ani bardzo duże, prawda? I to doświadczenie z grania o medale, z pucharów europejskich również, z meczów o Mistrzostwo Polski, o Puchar Polski, także to doświadczenie jest bardzo duże, a na tej pozycji wiemy, że to doświadczenie jest po prostu potrzebne. No to po takiej analizie, to kibice myślą sobie, to teraz szybciutko po karnety, póki są, bo za chwilę będzie problem. A jeszcze przy tych limitach, przy obostrzeniach, zdaje się, że jeszcze jakaś tam pula została do wykorzystania, jeśli chodzi o karnety i można tam pewnie, panie trenerze, uderzyć i szybciutko zorientować się, żeby zabezpieczyć sobie możliwość oglądania spotkań takiego zespołu w takim składzie. Byłem rano w klubie i z tego, co mi wiadomo, jeszcze karnety są, także zachęcam wszystkich państwa do zakupu, bo ja już się przyzwyczaiłem przez ten okres 2 lat, bo to już, jak liczę, to jest mój 3. rok w Rzeszowie, też fajnie, bo jak przychodząc tutaj nie spodziewałem się, że ten związek będzie tyle trwał, kto wie ile jeszcze potrwa.
No, ale... panie trenerze, pan też naciska trenera Antygę, bo przypomnijmy, że był moment, kiedy był pan pierwszym trenerem zespołu i swoje pan zrobił. Nie, 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 spokojnie. To już nikt o tym nie pamięta i to już nie ma znaczenia, ale nie naciskam, tylko wspieram, bo to jest dla mnie lepsze określenie. Nie, to tak pół żartę, pół nie oczywiście, ja wiem. Ale do czego zmierzam? Ja przyzwyczaiłem się przez ten okres, że to Podpromie jednak pękało w szwach. Czy to na meczach Asekoresowicz, na meczach Developresu Rzeszów. No i nie ukrywam, że ciarki są na plecach, kiedy ta cała hala wstaje do góry i dopinguje. I nie wyobrażam sobie, żeby na naszej pięknej hali, która naprawdę, a szczególnie w tym ostatnim okresie, bo prawie 5 tygodni byliśmy bez hali z różnych tam przyczyn i technicznych, i później tak. Był festiwal. I brakowało, no po prostu tęskniliśmy za tą halą. Proszę mi wierzyć, że to jest... Ktoś powie, że to jest może stara hala, ale jest, no, ale tam się oddycha siatkówką. Miałem tak, czułem to w Busto Arsizio, jak pojechaliśmy do Pala Yamamay, gdzie wszedłem na ten obiekt i po prostu, no ja tego do końca nie umiem opisać, bo to jakby trzeba być w siatkówce, żeby to zrozumieć. Jak się wchodzi w takie miejsce, gdzie człowiek wie, że tam jest ta siatkówka na najwyższym poziomie, to tak samo mam z halą Podpromie i chyba dziewczyny również, także mam nadzieję, że kibice będą na meczach, że wykupią karnety i będziemy mogli się wspólnie cieszyć ze zwycięstwa. A jeśli chodzi o styl pracy, to ja podpytam jeszcze o jeden smaczek, bo pamiętam, że przy rozmowie o zespole z minionego sezonu pytaliśmy, czy trener Antiga będzie próbował jakichś rozwiązań siatkówki męskiej, jakichś swoich pomysłów. Wtedy mówiliśmy, że jest próba przestawienia się na potrójny blok. To jest rzecz nieznana praktycznie w siatkówce żeńskiej. Mało kto potrafi to zrobić, mało kto próbuje tego robić. Ten temat jest podtrzymywany, czy teraz odpuszczacie sobie i macie na razie głowę zaprzątniętą z graniem zespołu, wypracowaniem różnych akcji. Czy ten pomysł wróci? Bo na tych sparingach nie ukrywam, że no, tych elementów chyba specjalnie nie widziałem. Nie wykluczamy powrotu tego elementu, ale analizując siatkarki grające u nas w lidze, ten potrójny blok nie jest rzeczą niezbędną po prostu. Nie ma wielu siatkarek, które atakują po tak ciasnym skosie albo mają jakby tak ogromne warunki fizyczne, że ten potrójny blok jest konieczny. Dlatego troszkę nie ukrywam, nie chcę powiedzieć, że odpuściliśmy, bo to też nie jest tak, nie wykluczam, że przyjdą mecze w Lidze Mistrzów, że być może... Pod konkretnego przeciwnika. Tak, że będziemy musieli jakby się bardziej na tym skupić, natomiast na dzień dzisiejszy jakby nie jest to element, na który poświęcamy najwięcej uwagi. Rozumiem. Panie trenerze, to teraz znowu troszkę wróżenia z fusu, bo mądrzejsi będziemy po kilku kolejkach, które rozegrają wszystkie, mam nadzieję, wszystkie zespoły, ale patrząc na zmiany w składach, na siłę rażenia, siłę uderzenia, no wiemy, że na pewno Chemik Police jak zawsze będzie mocny i to jest taki jeden z głównych waszych rywali do trofeum, do walki o te najwyższe cele. Waszym zdaniem z analizy sztabu szkoleniowego, które zespoły mogą być mocne, ciekawe, nieobliczalne? Powiem szczerze, że mógłbym wymienić co najmniej połowę ligi, dlatego że cieszy to, że liga tak idzie do przodu. Wydaje mi się, że wiele zespołów się wyrównało. Myślę, że oczywiście my na pierwszym miejscu, to jasne, ale oczywiście Chemik Police, oczywiście Łódzki Klub Sportowy, Radomka Radom, bardzo ciekawy zespół stworzony w tym roku, Budowlani Łódź, młody zespół, czyli też bardzo ambitny na pewno. Legionowia, która już w tamtym roku myślę była takim czarnym koniem i myślę, że poniżej jakiegoś poziomu nie będą chciały zejść dziewczyny. Volley Wrocław, bardzo ciekawe. Oczywiście tutaj patrząc na sparingi, być może na wynik ktoś powie, że no co ty Dąbrowski gadasz, ale jeżeli popatrzymy indywidualnie na ten zespół, to jest to naprawdę ciekawy dobór siatkarek, bo również młode, ale również dziewczyny z potencjałem sportowym i takie, które myślę, że chcą sporo udowodnić. I swoim byłym pracodawcom i teraz pracodawcy, w którym są i też są głodne grania, także wydaje mi się, że co najmniej kilka zespołów będzie takich, gdzie trzeba się naprawdę spiąć, żeby te mecze wygrywać. A tak jak pokazał miniony sezon, no te punkty są istotne na samym końcu, także zrobimy wszystko, żeby ich oczywiście nie tracić, ale wiele zespołów będzie trudnych do pokonania i fajnie, dlatego że dzięki temu, mówię, poziom ligi wzrośnie, ale poziom też naszego zespołu wzrośnie, bo trzeba się cały czas na te wyżyny wspinać.
A to dobrze. No, przekonaliście się na własnej skórze, że czasami ten właśnie punkt zgubiony z drużyną teoretycznie słabszą, czy z tej drugiej połówki może mieć znaczenie, zwłaszcza, że znowu nie wiemy, czy liga będzie dograna, czy może nie być dograna, bo to różne są scenariusze, które będzie pisał los, więc czasami ten punkcik zdobyty lub stracony to jest ta wisienka, która daje końcowy sukces. Oczywiście, no ale tak jak mówię, w życiu wszystko się dzieje po coś i wszystko jest lekcją jakąś, także bolesna może ta lekcja, bo jednak ten jeden punkt o czymś tam zaważył, ale z drugiej strony, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Jest godzina 13, ale absolutnie jeszcze nie kończymy dzisiejszej audycji w Centrum Sportu, ponieważ został nam absolutnie ciekawy motyw do porozmawiania, a więc właśnie udział w Lidze Mistrzyń. Grupa niezmiernie ciekawa, grupa bardzo medialna i grupa tak zbudowana, że wielkie zainteresowanie, myślę, będzie towarzyszyło rozgrywkom w grupie A. Grupa, która daje wam absolutnie szansę wyjścia dalej i zespół, który gdyby nie rok ubiegły, moglibyśmy powiedzieć, że jest absolutnym, zdecydowanym faworytem tej grupy, ale po tym, co Developers pokazał w spotkaniu rewanżowym u siebie z zespołem włoskim, no to wcale nie uważamy, że jest to absolutny i zdecydowany faworyt grupy, bo była szansa ten zespół ograć, zresztą został ograny w normalnym czasie gry. Mówimy o właśnie Busto Arsizo. Tak jest. Myślę, że jakbyśmy popatrzyli na wszystkie te grupy Ligi Mistrzyń, to chyba nie ma grupy łatwej, grupy ekstremalnie trudnej. Jest to grupa trudna, bez dwóch zdań. Mistrz Niemiec, Schwerin, Busto Arsizio, no powiedzmy niekoronowany wicemistrz Włoch, w tym sezonie przegrały, przypomnę, przedwczoraj z Conegliano w Superpucharze Włoch. Czyli grały w tym finale, a ten superpuchar był troszeczkę inaczej rozgrywany, bo był rozgrywany drabinką turniejową, czyli 1/8, ćwierćfinał, półfinał, aż do finału. Także musiały kilka zespołów ograć, żeby w tym finale zagrać. Plus czekamy na zespół z kwalifikacji, a to też nie musi być słaby przeciwnik, dlatego że z tego, co kojarzę, nie chciałbym tutaj wymyślać, ale wydaje mi się, że jest to Dynamo Moskwa albo Skandici, także też no, marki europejskiej siatkówki, bez dwóch zdań. Ja myślę, że tak, najważniejsze jest to, że my po kilku sezonach wracamy do Ligi Mistrzyń, że te europejskie puchary wracają na podpromie. To jest fantastyczna rzecz, wracają do Rzeszowa. Nie zamierzam mówić, że my to będziemy traktować jako naukę. Uważam, że wyjdziemy tam z podniesioną głową i będziemy się bić o wyjście z grupy, bo taki mamy charakter, takie mamy ambicje. Co się okaże, to jest oczywiście sport i zobaczymy. Natomiast sama możliwość rywalizacji z Busto Arsizio, ze Schwerinem, czy tak jakby z Dynamo Moskwa, czy ze Skandiczu, to jest wspaniała rzecz, bo jak się bić, to z najlepszymi. My nie mamy powodu, żeby się bać, niech oni się boją nas. No ja myślę, że również jeśli chodzi o grupę A, to dyrektor Pieniążek zaciera ręce z jednego powodu. Nie macie Turcji, nie macie dalekiej Syberii, a to już jest coś. Patrząc na losowanie innych polskich zespołów, to tam trochę tych kilometrów trzeba będzie nabić i powalczyć o punkty na naprawdę dalekich odległościach. A przy tych wszystkich obostrzeniach, zagrożeniach i przede wszystkim kosztach, bo nie ukrywajmy, że koszty udziału w Lidze Mistrzyń w tym roku są nieporównywalnie większe z uwagi chociażby na przeloty, hotele, zakwaterowania i ten rygor, który jest, czyli mniejsza ilość osób w pokoju i tak dalej, więc to generuje też konkretne koszty dla klubu i tu chyba pod tym względem bardzo szczęśliwe losowanie. Powiem tak, z perspektywy klubu pewnie tak, z perspektywy trenera, myślę, że rozmawialiśmy nawet ze Stefanem, że chcielibyśmy mieć w grupie Conegliano, Vakif Bank, czemu nie? No ale to wystarczy wygrać grupę, panie trenerze. Oczywiście. I te zespoły już będą sobie w kolejce ładnie czekały, który do Rzeszowa przyjedzie. Myślę, że możliwość rywalizacji z Vakif Bankiem, z trenerem Guidetti, no to jest fantastyczna rzecz i też jakieś tam sportowe marzenie kolejne. A ogranie go, czemu nie? Czemu nie ograć Conegliano, czemu nie ograć Vakif Banku? To po jednej i po drugiej stronie stoją ludzie i tyle. Myślę, że my pokazaliśmy w minionym sezonie i pokazujemy już od jakiegoś czasu, że my się nie boimy nikogo, wychodzimy i chcemy wygrać z każdym. No i teraz wracamy do tej kwestii, o której powiedziałeś na początku, że to jest w tym roku bardzo wyrównany skład, że tu jest walka na każdej pozycji i ten wyrównany skład to może mieć znaczenie, bo tego grania trochę później będzie. Na razie stopniowo wchodzicie, ta liga będzie się rozkręcała, ale potem jak już wkroczy ta faza grupowa Ligi Mistrzyń, to tego grania będzie znacznie więcej. Jak dojdzie Puchar Polski, miejmy nadzieję, rozgrywany w normalnych warunkach, to tego grania będzie już bardzo dużo. No i teraz właśnie ta rola zmienniczek, ta rola dziewczyn, które grają na tym samym poziomie, wchodzą i są w stanie poprawić jakość gry, to będzie ten element, który
może decydować o sukcesach na tych trzech polach, bo o Puchar Polski zakładam w tym roku również bardzo ostro będziecie chcieli powalczyć. No to odpowiadając na to pierwsze pytanie, najpierw tak jak mówiłem, dla nas najważniejsza jest każda siatkarka i myślę, że to będzie taki sezon, który udowodni, że to co mówię nie jest bzdurą, bo tak jak wspomniałeś, tego grania będzie mnóstwo w tym roku i momenty będą i trudniejsze i daj Boże, żeby kontuzji nie było żadnych, ale wiemy, że różnie z tym po prostu bywa, bo to jest sport. I cieszy to, że ta jakość zespołu jest bardzo wyrównana i tak naprawdę kto by nie grał, to tej na jakości nie tracimy. Jeżeli chodzi o Puchar Polski, to myślę, że to retoryczne pytanie, bo oczywiście, że chcemy go wygrać, oczywiście, że chcemy zajść w nim jak najdalej, a jak najdalej to znaczy wygrać, bo zwycięzca tego turnieju jest tylko jeden, więc bez dwóch zdań. Poza tym już byłem dwa razy w ścisłym finale i mam nadzieję, że do trzech razy sztuka. No. To ja już teraz pominę te aspekty sportowe. Przede wszystkim na koniec dzisiejszego spotkania w magazynie siatkarskim w Centrum Sportu trzymamy kciuki, aby omijały was kontuzje, bo to jest istota w sporcie, aby omijały was różnego rodzaju przygody związane właśnie z tym koronawirusem, z tymi zakażeniami. I nie tylko mówimy o waszym zespole, ale generalnie o zespołach, z którymi gracie, żeby ta liga rozwijała się normalnie, żeby mecze miały wymiar sportowy, żeby nie było tak, że na siłę grane są mecze w drużynie, która na przykład nie dysponuje połową składu lub była na 10-dniowej kwarantannie i z marszu wraca do ligi. Niech ten wygra prawdziwy duch sportu. To prawda, ale tak jak wspominałem na samym początku, musimy też z dystansem podchodzić do koronawirusa, z taką chłodną głową mimo wszystko, żeby się też nie nakręcać negatywnie. Ten wirus po prostu jest, nie wiemy czy będzie, ale jest na ten moment, a my wszyscy musimy żyć dalej, pracować dalej, funkcjonować dalej, tak jak miało to miejsce do tej pory, oczywiście z pewnymi obostrzeniami, ale życie toczy się dalej, także to jest najistotniejsze i oby nas wszelkie choroby omijały, z pozdrowieniami dla pana redaktora Smoli, żebyśmy byli zdrowi i wszystko będzie dobrze. No i tych zabezpieczeń, tych rygorów będzie sporo też. My jako kibice musimy mieć świadomość, że ileś tam tych elementów dodatkowych będzie, jeśli będziemy chcieli uczestniczyć w spotkaniu siatkarskim. Dziennikarze obsługujący mecz również będą poddani pewnemu rygorowi, ale w stosunku do drużyny, do sztabu szkoleniowego też zostały wprowadzone specjalne procedury, jeszcze bardziej ostre, więc ta tak zwana kwarantanna sportowa, czy ten dystans sportowy, czy te zachowania sportowe też w jakiś sposób będą wam uprzykrzać rzeczy, no ale to właśnie po to, żeby ta liga dograła normalnie do końca. Ja mam takie powiedzenie zaczerpnięte od trenera Nawałki, że nie można przejmować się rzeczami, na które nie mamy wpływu. Na to nie mamy wpływu, natomiast tutaj apeluję jakby do kibiców i dziennikarzy też o mimo wszystko zrozumienie pewnych rzeczy, bo zdaję sobie sprawę, że nie jest to nic prostego, że każdy chciałby być blisko zespołu, przybić piątkę, zrobić zdjęcie, czy w przypadku dziennikarzy robić wywiady w normalny sposób, tak jak miało to miejsce do tej pory. Niestety, no jakby jest jak jest na ten moment i my się musimy do tego przystosować i tak jak wspomniałeś, kibice, dziennikarze, ale tak jak mówię, my wydaje mi się, no znamy się już jakiś czas, jesteśmy zawsze otwarci w stronę kibiców, zawsze otwarci dla dziennikarzy, więc mam nadzieję, że ta współpraca będzie na pewno troszkę trudniejsza, ale dalej dobra i to jest najważniejsze. To ja podtrzymując teraz twój sposób podejścia do sportu, to nie wybiegam z życzeniami o tytuł Mistrzyń Polski, nie wybiegam z życzeniami o finał Ligi Mistrzyń. Ja po prostu powiem, gdyby ten super puchar doszedł do skutku, to życzę wam, żebyście z tym super pucharem przyjechali do Rzeszowa. Jeżeli nie, to życzę wam, żeby 20 września było pierwsze zwycięstwo ligowe, dobry start ligi i potem z utęsknieniem będziemy czekali na kolejne mecze. Bardzo dziękuję w imieniu swoim, w imieniu całego zespołu i klubu i myślę, że tak będzie. Bartłomiej Dąbrowski, deweloper z Skyres Rzeszów, gość dzisiejszego wydania w Centrum Sportu. Bartku, bardzo ci dziękuję. Dziękuję również. Za uwagę dziękuję Andrzej Blachaczek i Robert Szwajca.